Koronawirus w Polsce. W programie Jak co miesiąc spotykamy się z profesorem Krzysztofem Simonem. Dziś rozmawiamy w sytuacji, jakiej jeszcze nie było, bo mamy blisko 1000 potwierdzonych zakażeń dziennie. Ale są też głosy i całkiem ich sporo, że koronawirus to bujda albo wymysł Billa Gatesa, służb niepotrzebne skreślić. Panie profesorze, co pan na to? Wie pan, tu się całkowicie zgadzam z panem ministrem zdrowia. W wielu sprawach z nim się nie zgadzam, ale tutaj całkowicie, że te wypowiedzi to jest po prostu koronoidiotyzm jako takim i to jest po prostu bardzo niebezpieczne poglądy. Wie pan, formułują to ludzie, którzy albo nie mają wiedzy, albo mają złą wolę jako taką, albo należą do grupy ludzi, to najczęściej młodzi ludzie, którzy, ja nie mam nic przeciwko młodym ludziom oczywiście, mam też synów i wnuczki, prawda, i wnuka i to nie o to chodzi. Dla których zakażenie nie doprowadzi do jakichkolwiek poważniejszych następstw, a w większości przypadków będzie bezobjawowych. Proszę zwrócić uwagę, według wszystkich statystyk światowych, danych i także naszych danych, choć tu są dyskusje, to mniej więcej 80% jest w przypadku bezobjawowych. To jest choroba taka, znaczy zakażenie bez choroby, a 20% to są przypadki objawowe i te rejestrujemy i te się do naszych tam statystyk pojawiają, te 600-800 przypadków, czasem zwiększano tą liczbę badań przesiewowych na Górnym Śląsku. Ale skala tego jest prawdopodobnie większa, 4-5-krotnie więcej tych zakażeń dziennie jest jako takich. I to dotyczy właśnie tej grupy ludzi. Pan zapyta, powie, czy to jest tak dużo, to jest źle. I źle, i niedobrze. Dużo, dlatego że jednak tych zakażeń jest dużo, ale dobrze, dlatego że te osoby, które przejdą bezobjawowo, już najprawdopodobniej nie będą szerzyły zakażenia na następne osoby, więc stanowią pewną jakąś barierę. Oczywiście nie jest to odporność taka stadna, to musi być 70% społeczeństwa zakażone. To się skończyło u nas katastrofą ludzką i masowymi zgonami, ale w tym kierunku to idzie. To znaczy pewne grupy ludzi zakażone przychodem bezobjawowym zmniejszają ryzyko przeniesienia na następne osoby. I to jest pewną, że no, to jest akurat minimalny plus tej całej tragedii. To ja się na chwilę postawię znowu w tej grupie, która mówi tak. Jak można jakąkolwiek chorobę przechodzić bezobjawowo? Nie ma objawów, nie ma choroby. No nie jest tak, wie pan. No, nie każde zakażenie powoduje jakiekolwiek objawy klinicze. Są tak subtelne, że mężczyzna, kobieta zapracowana nie zwróci uwagi. Kogoś tam podrapie w gardle, ktoś dwa razy kichnie, prawda? Ma lekki stan podrączkowy, czuje się, nie wyczuje nawet tego wszystkiego i to natychmiast przechodzi. Ale część ludzi w ogóle nie ma, pasażuje wirus i tak dalej. No to jest szczególnie niebezpieczne w takim znaczeniu, że te osoby mogą, choć jak nie kaszlą, to jest ograniczony sposób transmisji, ale jednak przenosić zakażenia na inne osoby przy bliższych kontaktach, spożywając te same posiłki w tym samym miejscu, prawda? Proszę zwrócić uwagę, te zamknięte obszary, duże zakłady pracy. Przecież tam nikt nie wejdzie, kaszlący, zgorączkujący, z dusznością, bo go po prostu nie wpuszczą. Natomiast skądś ci ludzie się zakażają, wchodzą bezobjawowe osoby i opowieści, że tej transmisji nie ma, no to co, miazmaty, kosmici to przenoszą, prawda? Nie, przenoszą osoby, które są bezobjawowe albo subkliniczne, albo się nie przyznają i takie przypadki mieliśmy u nas w szpitalu i to było zupełnie katastrofalna sprawa jako taka, takie postawy ludzkie, no ale postawy ludzkie są bardzo zróżnicowane. To może inaczej. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak choroba bezobjawowa, czy określenie to dotyczy tylko COVID-19? Wie pan, nawet wirus Ebola daje w pewnym procencie, bo mamy badania serologiczne, grupę pacjentów, że nie mieli żadnych objawów klinicznych, przeżyli, mają tylko obecne przeciwciała przeciwko temu wirusowi, choć jest to choroba straszliwa, śmiertelna w 79%, ale nie w 100% u osób objawowych. Ale na tych terenach są osoby bezobjawowe, nigdy na nic nie chorowały, nic się nie przyznają, a mają obecne przeciwciała, czyli miały kontakt z tym wirusem. No kwestia to, być może, zależy od liczby, od predyspozycji genetycznej, dziesiątków różnych rzeczy, prawda? No ludzie chorują tak, jak umieją i jaką mają odporność, no i jakim szczepem się zakażą, mniej lub bardziej zjadliwym. A czy 5 miesięcy po stwierdzeniu epidemii w Polsce wiemy już, co powoduje, że jedni przechodzą ją niezwykle ciężko, a inni bezobjawowo? I nie mówię tu oczywiście o chorobach współistniejących. Wie pan, to jest oczywiście pytanie na rozprawę habilitacyjną, bo tych elementów jest bardzo wiele, prawda, jako takim. Niewątpliwie jest pan, żyje pan na terenie Europy północno-środkowej takiej, prawda, w klimacie umiarkowanym. Kiedy tych zakażeń jest bardzo wiele tutaj różnych w okresie takim jesienno-zimowym i siowym, my chorujemy na różne rzeczy. Już wiadomo, że osoby żyjące w tym klimacie, zakażające się także koronawirusami 20%, innymi niż ten obecny SARS-CoV-2,
mają odporność taką całą grupową jako taką, część tych osób jako... Tak więc te osoby prawdopodobnie odpowiadają delikatniej na zakażenie lub w ogóle nie odpowiadają, bo mają już naturalną odporność po tych wszystkich zakażeniach. Dochodzi do tego nasze no niższe standardy życia, a więc też prowadzenie niższych standardów szczepień jako takich. Wiadomo, że osoby, które miały szczepienia BCG, prawda, jako takim, no i to jest dyskusyjna sprawa, mniej chorują i mniej agresywnie. Ale też wiadomo, że grupy, które się szczepiły szczepionką na MMR, to jest mizels, odra, świnka i różyczka, też mają zdecydowanie mniejszą wrażliwość, podatność na zakażenie i mniejszy i cięższy przebieg. Do tego chodzi, wie pan, genetyczne predyspozycje typu ilość receptorów w obrębie dróg oddechowych, prawda, która się wiąże częściowo z zastosowaniem leków, ale też genetyczne predyspozycje. No i kolejna rzecz, szczepy wirusa. Ten wirus już jest inny niż na początku roku. My mamy z innym do czynienia. On jest bardziej zaraźliwy, wydaje się, ten wirus, więcej osób obejmuje, ale choroba przebiega lżej. Zdecydowanie mamy mniej przypadków cięższych. Już w kwietniu mówiono, że za zachorowania odpowiedzialny jest drugi typ enzymu konwertującego AC2, enzym konwertujący angiotensynę, który w różnych ilościach występuje u różnych populacji. Czy to już jest w 100% potwierdzona informacja? No mówi pan o tym receptorze, wie pan. No oczywiście tak, to jest główny receptor, choć nie jedyny, jeśli chodzi o integrację tego wirusa. Chodzi głównie o te białka spike, które się integrują z receptorem angiotensynowym, angiotensyny drugiej, prawda. Okazuje się, że aktualny szczep wirusa ma zdecydowanie więcej tych kolców, tych spike'ów i zdecydowanie łatwiej się przełącza, jest bardziej zaraźliwy. Ale przebieg kliniczny zakażenia... Oczywiście zależy od podatności i od liczby cząstek wirusowych, które się dostały. Różne przecież mogą być. No, to przebiega lżej. No, nie zawsze, bo akurat mam dzisiaj młodego człowieka z ciężkim przebiegiem, który trafił na nerkę, więc to różnie przebiega, ale ku naszemu nieprzyjemnemu zaskoczeniu, ale generalnie przebiegają te przypadki lżej. Czyli wirus zmutował, ale czy to nie jest tak, że w okresie letnim przy wysokiej temperaturze wykazuje cechy wysokiej zarażalności i łagodnego bądź względnie łagodnego przebiegu, a jesienią wróci do tego, co widzieliśmy na początku pandemii? Wie pan, oczywiście koncepcji jest bardzo wiele, ale raczej nie zezłośliwieje jako takim znaczeniu cięższego przebiegu. Proszę zwrócić uwagę, każdy wirus młody jest zwykle bardzo agresywny, bardzo niebezpieczny, prawda? To niekoniecznie chodzi o zaraźliwość, tylko chodzi o sam przebieg choroby, bo jest nieznany. Ale jednakże jak się pasażuje przez kolejne populacje ludzkie, to on stępia swoją agresywnością. Z punktu widzenia biologicznego, czynnik biologiczny, który zakaża i powoduje zgon, to jest negatywny przebieg dla niego, bo on nie może dalej się rozwijać, utrwalać swojego bytu w przyrodzie. Więc on raczej będzie szanował zakażone te organizmy, żeby przetrwać i zakazić kolejne osoby, niż powodować masywne zgony. I to jest dość rozsądna teoria, ale też praktyka. Kolejne zakażone populacje, no ten wirus ulega stałej zmianie, prawda, pod presją immunologiczną, presją sytuacji, no i populacji zakażonej. Proszę zwrócić uwagę, nowe kraje, gwałtowna masa zakażeń, gwałtowna liczba zgonów i potem to się stopniowo wycisza. Zakażenia są, ale liczba zgonów się zmniejsza. Panie profesorze, przejdźmy do obecnej sytuacji. Zadam pytanie, które powtarzam od pierwszego naszego spotkania, tylko niestety liczba wciąż się zwiększa. Około 800 to dużo czy mało? Co będzie dalej? Co możemy zrobić, żeby zapobiec wzrostowi zakażeń albo się do niego przygotować? Wie pan co, no... Generalnie ja cały czas mówię, że tych zakażeń jest większy i każdy ten wynik mnoży przez 4-5, bo uważam to ma uzasadnienie merytoryczne. Ale czy to jest 1000, czy 200, czy 500, to są w dalszym ciągu w sumie na kraj 40 milionowe niewielkie liczby, prawda? I nie, przecież większość tych osób nie wymaga hospitalizacji, tylko część. I to jest pierwsza moja uwaga. Co będzie dalej, kompletnie nie wiem. Ale niestety spodziewam się nałożenia się sezonu grypowego, zakażeń rinowirusami, koronawirusami innymi, RSV-wirusami i tak dalej. Niestety z tym nasileniem zakażeń COVID-em. Będzie chłodniej, on się lepiej rozwija w tych warunkach, będzie bardziej sucho, prawda? On się lepiej szerzy. Będziemy częściej z powodu ciemności, no, godzin przesunięcia przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, prawda? Niektórzy nie mają dobrego ogrzewania. Generalnie zwiększy się liczba populacji wrażliwej na łatwiejsze zakażenie i na cięższy przebieg jako takim. No i wie pan, no główna, a co możemy robić?
no to się po prostu przygotować jako takim. Wydawało się, że kolejną rzeczą było błyskawicznie budowanie i rozbudowywanie oddziałów zakaźnych, które przyjęły to fale, ale właściwie nic się nie dzieje na tej branży. Zdaje się, że nie ma pieniędzy, te pieniądze gdzieś znikły, a trzeba było natychmiast już zacząć budowę, bo być może będą kolejne uderzenia tego zakażenia, niczym będzie, prawda, szczepionka. Druga sprawa, rozpocząć masowe szczepienia, no ale przecież jak kandydat na prezydenta dla populacji bardziej opowiada, że się nie będzie szczepił i w ogóle szczepienia nie powinny być obowiązkowe. To jest kompletnym szaleństwem i to jest w ogóle kompletnie niezrozumiałe w cywilizowanym świecie. No dalej ktoś mówił, że mamy ogromne sukcesy, zwyciężyliśmy, co się wydaje nieprawdą, prawda? Więc trzeba mieć szacunek, dystans do ludzi, do pacjentów, do starszych osób i szacunek do informacji podawanej, no i w ogóle do choroby, która jest, była i będzie, dopóki nie będzie szczepionki lub leków odstosowanych, tak jak w grypie, o chemioprofilaktyce. Takim oseltamivir jest w grypie, prawda, czy zanimivir. My takiego leku obecnie nie mamy. Połączenie szczepionki i leku farmakoprofilaktyki oczywiście problem zniweluje do zdecydowanie mniejszego. No ale przecież uwaga, następne szczepienia, pneumokoki, przecież nam pacjenci giną z czasem na nadkażenie pneumokokami. Warto się szybko zaszczepić. No i przede wszystkim ta solidarność społeczna. Chrońmy osoby z wielochorobowością, chrońmy starsze osoby. To musi się przebić, wie pan. Jeśli ja tak trochę kontynuuję długo tą wypowiedź, słucham wypowiedzi bardzo inteligentnej, chyba prezydenta Rybnika, mówi, co to za restrykcje czerwona, żółta, to jest dość skomplikowane oczywiście zrozumienia dla przeciętnego człowieka, to przecież ludzie będą jechali do sąsiedniej miejscowości, która jest za rogiem, za skrzyżowaniem i tam robili wesele. No właśnie cały interes polega na tym, że państwo, my i wszyscy powinniśmy przekonać tych ludzi, żeby tam nie jechali do sąsiedniej ulicy i tego wesela nie robili na 150, bo w tym rejonie jest ognisko i należy go na miejscu uchwycić. Ale wie pan, no u nas oczywiście ta chytrość, ta niezrozumienie problemu powoduje, że pojadą oczywiście i przenoszą. I to będziemy tak kolejne powiaty robili. Czerwone, zielone, żółte, niezależnie od tego wszystkiego. Jesteś w czerwonej strefie i jest zagrożenie, ogranicz wszystkie aktywności tego rodzaju. Wszędzie noś maski, wszędzie myj ręce i trzymaj dystans społeczny, prawda? Który można poluzować oczywiście w Puszczy Białowieskiej, ale nie można w zagęszczonym Górnym Śląsku, prawda? Czy Wielkim Wrocławiu w niektórych jego miejscach. I tylko tyle. No. Zapytam więc na przykładzie Wrocławia, czy w porównaniu do marca, kwietnia sytuacja w pańskim szpitalu pod względem liczby ciężkich przypadków COVID-19 jest dziś lepsza? Jest ich mniej? Wie pan, jest lepsza, ale jest gorsza niż była miesiąc temu. Zdecydowanie mamy większy napływ przypadków. No dalej są problemy, że do nas są kierowani pod byle pozorem z różnych szpitali. Gorączka to natychmiast do nas, to nas strasznie obciąża i tak tym bardziej co pewien czas dochodzi do zakażeń wśród personelu, prawda, zajmującego się albo kontaktów takich, których trzeba izolować. Ktoś się musi tymi pacjentami zajmować. Niestety ja utyskuję na funkcjonowanie służby zdrowia niektórych. Ludzie zachowują się nieetycznie, pozbywając się problemu, kierując pod byle pozorem, byle się tylko pozbyć ciężkiego przypadku. Najczęściej stary, obłożnie kłopotliwej osoby, bo gorączkuje, kaszla, ma zapalenie dróg moczowych. Ona może mieć SARS-CoV, ale wcale nie musi mieć. Choroba nowotworowa rozsiana, urazy nogi, alkoholików, narkomanów, wszystko to pakują do nas. Była katastrofa w marcu i kwietniu. W maju było troszeczkę lepiej, bo się wszędzie wykłócaliśmy o to, żeby nie robić. No teraz się był trochę spokój w lipcu, prawda? Mniej tych pacjentów było, poredukowaliśmy te rezerwowe oddziały. No ale wczoraj były przyjęcia do mojej kliniki 7 osób, na oddział sąsiedni poprzedniego dnia 8, więc ta liczba przypadków się sukcesywnie zwiększa i to są przypadki zasadniczo dodatnie, plus kilka takich podrzuconych oczywiście, których na pewno nie ma, ale oczywiście wykorzystano szansę, że gorączkuje 90-latka, to na pewno do nas paląca papierosy z dusznością i nawracającym zapaleniem płuc. No, to kolejny wygub jednego ze szpitali na wschód od Wrocławia i to się powtarza ze szpitalem problemy. No ale ta liczba się w przypadku zwiększa i niestety będziemy prawdopodobnie musieli otwierać kolejne oddziały, ponownie przechodzić na przyjmowanie tych pacjentów, bo ich jest jednak większy. Jak się pojawi problem grypy i tych wszystkich chorzeń pozostałych, no to będzie problem. Zwróćcie uwagę, zakaźnictwo, czym się zajmuje? Się zajmuje głównie do tej pory wirusami hepatotropowymi, powikłaniami, rakami i tak dalej, plus AIDS-em, prawda, i niedarmowymi odporności i zakażeniami. No właściwie się w tej chwili koncentruje na problemach COVID-u i wszystkich powikłań, także u tych osób z tymi innymi schorzeniami, co jest problemem, prawda. Ale tamtych właściwie nie mamy gdzie w tej chwili przyjmować, bo niby gdzie, na jakie łóżka, skoro ich nie ma.
I wspomniał pan profesor o bardzo ważnej rzeczy. 39 stopni, jedziemy na koszarową i to jest decyzja nie pacjenta, tylko najczęściej lekarza. I to jest problem całej Polski, nie tylko Wrocławia. Wieziemy prawdopodobnie niezakażonych tam, gdzie zakażeni są na pewno. Tak, więc musimy dla nich mieć do czasu wykonania badań jakoś separować na innych salach, prawda? I czekać na wynik, ewentualnie jeździć odsyłać, prawda, jak nie są zakażeni COVID-em, bo oddziały mamy przepełnione. Ale nikt nie chce odbierać żadnych pacjentów. My musimy na inne interny i tu się zaczyna, bo z kolei oddziałów internistycznych jest mało i mało jest internistów. Zaczyna być kwadratura koła, żeby nie było kompletnego porażenia służby zdrowia, bo to może w tym kierunku zmieniać. Mam nadzieję, że to nie nastąpi, ale sytuacja zaczyna być znowu taka niebezpieczna z mojego punktu widzenia. Na koniec wracam więc do pytania. Idzie jesień, przeziębienia i grypa. Służba zdrowia da radę? Nie wiem. Wie pan, nie poczyniono żadnych wielkich i przyspieszonych inwestycji w celu przygotowania oddziałów zakaźnych, rozbudowywania planów, już można było cośkolwiek budować, przecież kilka miesięcy minęło, prawda? Budowy można robić i tak dalej, takich centrów, gdzie można było lepić. Znowu trzeba będzie dewastować szpitale on-covidowe, zakowidowywać zupełnie, co jest trochę absurdalną rzeczą, bo choroby są różne i przecież ja mam inne zakażenia jako takie. I te oddziały odtwarzać ponownie na przyjęcie tej fali epidemicznej z tym właśnie schorzeniem. No ale niestety tak większość krajów robi, prawda? I na te oddziały pozostałe przyjmuje pacjentów. Ale oni mają rezerwę, mają bogatszą służbę zdrowia. Jak pan zajmuje internę na COVID-y kolejną, no to gdzie pan przyjmie te wszystkie inne zapalenia płuc, zapalenia dróg moczowych, podejrzenia nowotworów, astmy, no dziesiątków różnych rzeczy, bo nie ma gdzie ich przyjąć. Teleporada, panie profesorze. Miejsc jest tyle, ile jest i nie więcej nie będzie, no. A lekarze też ile jest, nie będzie. Lekarze są zdenerwowani, wycieńczeni. Pacjenci są często agresywni, prawda? No może ci zduszący z COVID-em to nie bardzo agresywni, ale pozostali tak, no, roszczeniowi. A do tego wychodzą jakieś przepisy, że mamy być karani za błędy niezawinione. No pan wybaczy, no to, no a jak panu siądzie prąd przy operacji i nie ma światła i człowiek coś tam zrobi nieprawidłowo, to ma siedzieć w więzieniu, to wszystko jakieś absurdy, no. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę z panem profesorem Krzysztofem Simonem w programie Koronawirus w Polsce. Spotkamy się za miesiąc.